Witam Was bardzo serdecznie, kochani, we wtorek, drugiego tygodnia Wielkiego Postu. W imię Boże rozpoczynamy modlitwę Słowem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z księgi proroka Izajasza. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobru. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Chodźcie i spór ze mną wiedzcie, mówi Pan. Wiedzcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się jak białe, jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi, albowiem usta pańskie to wyrzekły. Z psalmu 50. Nie oskarżam cię za twoje ofiary, bo twe całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę cielca z twego domu, ani kozłów ze stad twoich. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć. Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Panie, uwielbiamy cię w dzisiejszym słowie, w nawróceniu. Wezwaniu do nawrócenia, w słowie obmyjcie się i oczyśćcie. Bądź uwielbiony, Panie. W tej obietnicy, że choćby nasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybielają dzięki Twojej łasce, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. W tym, że jeżeli będziemy ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziemy zażywać, że przywiązałeś obietnicę do posłuszeństwa Tobie, obietnicę dobrobytu. Bądź uwielbiony, Panie. Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje. W dziękczynieniu i w zaproszeniu, abyśmy składali Tobie dziękczynienie za to, co mamy. Bądź uwielbiony, Panie. W obietnicy, że ukażesz nam swoje zbawienie tym, którzy postępują uczciwie. Bądź uwielbiony, Panie. W Ewangelii, w której strzeżesz nas przed pychą i obłudą. Bądź uwielbiony, Panie. W wezwaniu do pokory. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. W tej kolejnej obietnicy wywyższenia, jeżeli zachowamy w sercu pokorę. Wezwaniu do służby, do bycia sługą. Bądź uwielbiony, Panie. Może dzisiaj przyjmijmy do rozważania to słowo pokora. Pokora
jako też przeciwieństwo obłudy. I słuchaj tego, co Bóg do ciebie mówi. I pomyśl o tym, ile w tobie jest pokory. Pokora jest lekarstwem na pychę i na obłudę. I jest to, można powiedzieć, bycie pysznym czy obłudnym to jest wielka pokusa, ale to też jest zdradliwsze, bo zaczyna się od tego, że ja chcę od właśnie pielęgnowania swojego egoizmu w małych rzeczach albo na przykład obłuda przez to, że a kogoś tam obmówimy, może jednym zdaniem, może dorzucimy swoje tak zwane 3 grosze do tego, co ktoś mówi o kimś nieprzychylnie. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, aby nas strzegł od właśnie takiej postawy jakiejś niewielkiej pychy, niewielkiej obłudy. Niech nam doda w sercu pokorę. To jest intencja wynikająca z dzisiejszych czytań. Zapraszam do wspólnej modlitwy do Ducha Świętego. Możesz słuchać tej modlitwy mojej, możesz modlić się w językach. Duchu Święty, dziękuję Ci za dzisiejszą Ewangelię, w której Chrystus nas strzeże przed pychą i obłudą. Wlewaj w nasze serce pokorę jako lekarstwo na te grzechy, które wydają się być takie może małe w pewnym sensie, ale tak naprawdę jest to mały grzech i narasta, jak się robi taka wielka góra. Daj nam łaskę pokory, abyśmy pokonali te wszystkie pagórki, góry, pychy, obłudy, tego wszystkiego, co narasta przed nami w zetknięciu z drugim człowiekiem. Niech nasza miłość będzie coraz mniej egoistyczna, coraz bardziej otwarta na służbę. I niech wyrazem naszej pokory będzie też otwartość na to, by usługiwać innym. By też szkolić się tej jałmużnie w byciu dla drugiego, miłości miłosiernej. Przyjdź, Duchu Święty, ucz nas pokory. Amen.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Przed chwilą powiedziałem w modlitwie, wyrazem pokory jest służba. Służba pomaga zachować w sercu też pokorę. Zostawiam was tym zdaniem, największy z was niech będzie waszym sługą. I może dzisiaj właśnie w dobrym uczynku dla kogoś pokaż Panu Bogu, że chcesz być pokornym. Niech Bóg ci też da taką okazję, by uczynić dobry uczynek. Życzę wam pięknego, błogosławionego dnia.